Obiad zrobiony, obiad zjedzony, a teraz mogę poświęcić mój cenny czas dla moich widzów. Cześć, witajcie! Ja nazywam się Hincul i mam dla Was znowu kilka ciekawych informacji. Co takiego wydarzy się w tym tygodniu? Omówimy sobie. Będzie nowa maszyna do zdobycia już kolejna. Nie wiem, ile tych maszyn już jest do zdobycia. Mamy co najmniej trzy maszyny w sezonie do zdobycia: był Type 59, był Burask, teraz pojawił się kolejny nowy pojazd, o którym Was wczoraj informowałem. Te 3485M, i dzisiaj kolejny pojazd do zdobycia. Jest tego cała masa, pewnie coś tam jeszcze pominąłem, ale jest naprawdę tego cała masa. Wargamingi szaleją. I tutaj jeszcze chciałem się odnieść do tych graczy, którzy piszą mi w komentarzach, czy. Montuję na pojazdach, czy zakładam flagi ukraińskie? Nie, tego nie robię. Na żadnym pojeździe nie mam ani jednej flagi i tego nie robię. A jak już miałbym to robić, to tylko i wyłącznie byłaby to nasza polska flaga, bo tylko ta flaga dla mnie jest najważniejsza. Teraz przejdźmy do wiadomości, do nowości, co takiego Wargamingi nam tu przygotowały. Zaczynając od dnia dzisiejszego, mamy nowy czołg premium. Jest to radziecki czołg premium 8. poziomu, tak jak Was wczoraj informowałem, suczka w sumie ISU, tak, 152K. Ten pojazd omówiliśmy sobie wczoraj, jeżeli chodzi o takie suche dane, jeżeli ten tedek znajdzie się u mnie na kanale, postaram się wam wrzucić jakąkolwiek bitwę z tego pojazdu, ale jeżeli chodzi o jego zakup, nie wiem czy jest w ogóle sens coś takiego nabywać, bo tych pramek doskonale wiecie, że nie ma kompletnie sensu nabywać, jest ich cała masa, rozdają nam na lewo, na prawo i nie, raczej moim zdaniem nie ma sensu nabywania takiego pojazdu. Dalej lecąc dalej, słuchajcie Pojazdy amerykańskie zostały zmienione. I co takiego zostało zmienione? A no, już sobie zobaczymy, co takiego nam tutaj zmienili. Tutaj chodzi o niszczyciele czołgów amerykańskich, które prowadzą do pojazdu T110E4, czyli do tak zwanej potocznie E4. I wcześniej E4 dostała Bafa, teraz Wargaming tego pojazdu już nie dotyka, on i tak jest przesadzony. Moim zdaniem kompletnie nie powinien taki być, no ale cóż, mamy to, co mamy. Ale tu. Wyszczególnili nam, jakie pojazdy zostały objęte, i nie będą to tylko pojazdy amerykańskie. Jest jeszcze innych kilka pojazdów, które również zaraz Wam powiem. I tak, pierwszy pojazd jest to T30, czyli 9. Tutaj na dziewiątce mnie to najbardziej interesuje. Poczekajcie, wieża. Aha, mamy tak, działo również zostało delikatnie zmienione, czyli 120 działo. Jeżeli chodzi o stabilizację przy obrocie wieży, przy poruszaniu wieżą, tutaj mamy mniejszą wartość, jest ona zmieniona z 0,24 na 0,16. Jeżeli chodzi ogólnie o pancerz tego pojazdu, również tutaj została wprowadzona zmiana. I mamy tak: dolna płyta było wcześniej 102, teraz 127. Na tym najniższym poziomie mamy z 70 na 100. Ogólnie pancerz, kadłub został zmieniony, tak więc w miarę ok Również tutaj, gdzie mamy działko na kadłubie, również to zostało zmienione i również mamy wieżę poprawioną, delikatnie jest poprawiona. Wcześniej mieliśmy z tyłu 102 mm, teraz będzie mieli aż 203, no nieźle. Jeżeli chodzi o dach wieży, również została wprowadzona zmiana z 38, wcześniej mieliśmy, teraz mamy 63 i Tutaj mamy jeszcze chyba włas dowódcy tak jakby 51 i teraz mamy 101. Dalej lecąc mamy prototypa T28 prototype. Tutaj ten pojazd dostał również zmiany. Słuchajcie, wszystkie takie najważniejsze zmiany znajdziecie na stronie wargamingu. Nie będziemy tego wszystkiego omawiać, ale ja chciałem przejść do pojazdów premium. Słuchajcie, tutaj premki zostały również poprawione i pierwszy pojazd, który został poprawiony, jest to Demolisher. Który, co to za czołg? T28 Demolisher. Ano jest to ten oto pojazd. Tutaj zobaczcie, tutaj jeszcze te zmiany nie są naniesione, jeżeli chodzi o tankopedię, ale co nam się zmieniło? Pancerz wieży to zmienił się naprawdę dość fajnie. Zobaczcie, z przodu mamy, było wcześniej 208, teraz mamy 240. Jeżeli chodzi o boki, również wcześniej mieliśmy 139, teraz 165, tak więc bardzo dobrze. Również mamy lepszą stabilizację działa, również mamy poprawioną penetrację. Penetracja na tym pojeździe była kiepska. Jest to Tedek. słuchajcie, magazynek, trzeba pocisnąć. Z losowaniem do dziesiątek, i przy takiej penetracji, słuchajcie, Tedek to jest śmiech na sali. 198 wcześniej było, 245 na pociskach premium, nawet nie mieliśmy 250. Teraz ta zmiana została wprowadzona, i co takiego nam dodali? No słuchajcie, nie jest to również jakiś rarytas, ale lepiej niż było, bo mamy tak 218-265, czyli wartość wzrosła o 20 mm, jeżeli chodzi o penetrację na obu rodzajach pocisków. Tak więc bardzo fajnie, cieszę się że ten pojazd został zmieniony. Zobaczcie, kolejny pojazd premium jest to Nameless, czyli japoński czołg ciężki. Co tutaj się zmieniło? Ano zmieniło się również bardzo dużo, jeżeli chodzi o komfort gry. Zobaczcie, jakie opuszczanie działa ten pojazd posiadał. Minus 5 stopni, tak, minus 5 stopni opuszczanie działa posiadał ten pojazd, to jest ten oto cudaczek, a teraz ten pojazd będzie posiadał, Opuszczanie działa minus 8 stopni, tak więc tylko, że tutaj chodzi o boki. Na boki będziemy mieli lepsze opuszczanie działa, nie minus 5, a minus 8, tak więc również bardzo fajnie. I mamy pojazd składak, cruncher, nawet nie wiem dokładnie, co to jest za maszyna. Tutaj również została wprowadzona zmiana. Dodatkowo mamy on track, czyli w, na tropie i do e Mamy, grając z tymi wszystkimi tdk jeżeli będziemy expić sobie e mamy oczywiście zniżki do expa, jak i również na wszystkie pojazdy, które prowadzą do Pojazdu T110E4. Tak więc, jeżeli chodzi o taki rebalans tych pojazdów, to by było tyle. Zobaczmy, co tam mamy dalej przygotowane. Co tutaj jeszcze nam WarGaming przygotował? Od dzisiaj, dla przypomnienia, również mamy Challenge na ten oto pojazd T3485M, HMH. Ten pojazd możemy już zacząć sobie zdobywać i teraz, właśnie, kolejny pojazd dzisiaj pojawi się, który będziemy mogli zdobyć. Co to za pojazd? Już Wam mówię i o co tutaj chodzi, tak naprawdę. Bootcamp. Zdobywaj nagrody, doskonaląc swoje umiejętności. Umiejętności. Wykonuj wyzwania skupiające się na podstawach tankowania i dołącz do plutonu, aby jeszcze lepiej wykorzystać to wydarzenie. Tak więc zobaczmy, co oni tutaj napisali. Ja tylko to delikatnie przybliżę. I teraz tak, co tutaj mamy napisane od dzisiaj do 19 kwietnia jesteś teraz w bootcamp, dowódco i nadszedł czas. Aby zabłysnąć, no to będziemy błyszczeć. Jak sama nazwa wskazuje, Twoje umiejętności tankowania zostaną przetestowane i udoskonalone. Gdy ukończysz serię specjalistycznych wyzwań, Pomyśl o tym jak o szkole pancernej, ale z nagrodami, które obejmują dopalacze, karty, klucze, pojazd, który możemy zdobyć. Jest to M4A3E8 Thunderbolt 7 i nie tylko. Tak więc zobaczmy, co oni tutaj dalej napisali. Wyzwanie braterstwa broni. Podobnie jak w prawdziwym obozie szkoleniowym, koleżeństwo jest cenne. Dołącz do Plutonu, aby na koniec każdej bitwy otrzymać premię plus 5% do zdobywanego srebra. PD pojazdu i PD dowódcy. Brzmi dobrze? Myślę, że brzmi dobrze, no dla mnie, tak średnio, bo ja nie gram plutonów, ale słuchajcie, jeżeli wygracie w plutonach, no to mamy dodatkowe busty dla tych, którzy właśnie grają w plutonie. Będzie lepiej wygrać ściśle tajną kartę klucza po 100 zwycięstwach w plutonie i tą kartę, jeżeli będziemy grali w plutonie, możemy zdobyć. Ale lecąc dalej, co tutaj mamy również za wyzwania? Słuchajcie, należy robić po kolei wyzwania. Tutaj już wyzwania są również dla graczy, którzy sami grają i mamy. Po kolei wszystko wyszczególnione, co takiego musimy robić. Również mamy podane, jakimi pojazdami powinniśmy to robić. Nie są to wszystkie pojazdy. Tutaj mamy zobaczcie na przykład to wyzwanie: czołgi tylko ciężkie, niszczyciele czołgów. Tak więc nie możemy grać ani artami, ani lightami. Mamy pojazdy nawet wyszczególnione, że one muszą posiadać 300 co najmniej uszkodzeń alfy. Jak i również pojazdy, które posiadają co najmniej 200 penetracji. No, pch, ciekawa sprawa. Po kolei, po kolei to wszystko musimy robić, i po wykonaniu tych wszystkich wyzwań zdobędziemy ten oto pojazd w naszym garażu, pojawi się. M4A3E8 Thunderbolt 8. Jest to pojazd szóstego tieru. Chyba pojazdu nie trzeba przedstawiać. Typowy taki Sherman. Śmieszne uszkodzenia 115, ale działo bardzo spamerskie. Penetracja 128-177. Tak więc słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. Po kolei w grze również będziecie mieli właśnie to wszystko wyszczególnione. Po kolei musicie robić te wyzwania i później będziecie mogli ten pojazd zdobyć. Lecąc dalej, co jeszcze tutaj mamy z takich ważniejszych wiadomości? Chyba tyle tak naprawdę. Patrząc dalej na ich informacje, jedyne co jeszcze tutaj mogę Wam polecić czołgi premium. Oczywiście nie namawiam do zakupów, ale dla wszystkich staram się po prostu robić materiał, żeby informować, co również pojawi się od dzisiaj do 5 kwietnia. Możecie nabyć pojazd za 10 dolarów. Jest to pojazd HMH, AMX 1357, Lajcik 7 poziomu takie działeczko spamerskie, ale taki, powiedziałbym, średni pojazd. Tutaj, zobaczcie, są również zestawy. Jeden, szczególnie dla mnie, ciekawy. Patrząc na jego cenę, naprawdę no hmm, trochę to dziwne, bo za jeden pojazd podobną kwotę płaciłem. Za 15 tysięcy golda nabywałem jeden pojazd, a tutaj mamy aż cztery pojazdy. Zobaczcie 15 700 sztuk golda, tutaj możemy nabyć cztery naprawdę dobre, abym powiedział co niektóre bardzo dobre pojazdy tak jak na przykład T54E2 Samua Nomad Samuła SM Kolejny pojazd kawulec siódmego poziomu Dreadnought, tak więc również świetna maszyna. No i ten czwarty pojazd WZA 111 chiński czołg ciężki, ósmego poziomu. I te cztery pojazdy za jedyne 15700. Oczywiście nie namawiam, tak więc słuchajcie, takie najważniejsze wiadomości Wam przekazałem. Więcej patrząc na te ich newsy, na te ich informacje, nic takiego aż. Specjalnego nie mamy. Tych pakietów z czołgami premium jest dużo, dużo więcej, ale to możecie również sobie sprawdzić w grze, wchodząc na sklep premium. Jeżeli kogokolwiek interesuje jakikolwiek czołg premium, to możecie bez żadnego problemu sobie sprawdzić, co obecnie jest w promocji, jeżeli chodzi o czołgi premium. Tak więc takie najważniejsze wiadomości wam przekazałem, co pojawi się w tym tygodniu. Mam nadzieję, że już w piątek dowiemy się również czegoś istotnego, co Wargaming planuje na kolejny tydzień i postaram się, jeżeli coś będzie naprawdę ciekawego, Zrobić dla Was materiał. A na chwilę obecną, pozdrawiam serdecznie i dzięki za uwagę. Do usłyszenia, hej!